ze fabuławę. To jest zawsze dość trudne zadanie, dlatego że często od naszych bohaterów oczekujemy długich, bardzo znaczących życiorysów. Ale musicie Państwo pamiętać, że oczywiście często tak się dzieje, ale ta akcja jest skierowana ku powstańcom. Powstańcy to osoby, które poszły za głosem serca i za nutką patriotyzmu, którą w tym sercu wybrzmiewała. Więc pozwólcie, że też powiem króciutko o świętej pamięci Józefie Buławie. Szanowni Państwo, Józef Buława urodził się 1 lutego 1896 roku w Karwinie. Był synem Franciszka i Janiny z domu Liczman. Ukończył szkołę powszechną w swojej rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował edukację w Frysztacie. W 1915 roku został powołany do odbycia służby wojskowej w armii austro-węgierskiej. Na przełomie lat 1918-1919 działał na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski, między innymi brał udział w pierwszym powstaniu Śląski. Należał do milicji polskiej Śląska Cieszyńskiego, która funkcjonowała w tamtych czasach. Działała ona najaktywniej w 1919 roku podczas wojny polsko-czechosłowackiej, a jej członkowie brali udział w obronie Śląska Cieszyńskiego. Po upadku pierwszego powstania Józef Buława zaangażował się w akcję plebiscytową prowadzoną na terenie Cieszyna i Karwiny. Brał również udział we wszystkich działaniach patriotycznych, jakie miały miejsce w tamtych czasach. Po powrocie Górnego Śląska do Polski wstąpił do Związku Powstańców Śląskich w Cieszynie. Tak jak wielu powstańców śląskich w czasie II wojny światowej został aresztowany we wrześniu 1939 roku, osadzony w więzieniu w Cieszynie, skąd zwolniono go dopiero 19 grudnia. Po wojnie podjął pracę w cieszyńskim szpitalu. Należał także do Związku Weteranów Powstań Śląskich, jak również Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Za swoją działalność został odznaczony m.in. medalem za wojnę. Zmarł 24 maja 1948 roku. Ci ludzie, jak większość, która przeżyła wojnę, nie chcieli nigdy mówić o swoich przeżyciach, więc bardzo się cieszę, że mimo wszystko gdzieś taki pomysł się zrodził, żeby odkopać takich cichych bohaterów. Dziękuję mamie, która postanowiła jako synowa złożyć ten wniosek razem ze swoją wnuczką i doprowadzić do finału tej dzisiejszej uroczystości. Jeżeli chodzi o dziadka, to poza tym, co zostało powiedziane, tak jak już mówiłam, my niestety nie znaliśmy go osobiście. Urodziliśmy się wiele lat później. Żyje jeszcze szczęśliwie jeden syn, wujek Tadek. Oprócz tego dziadek miał jeszcze jednego syna, mojego tatę, który umarł niestety 3 lata temu i 4 siostry. Ja pozwolę sobie tylko powiedzieć te parę słów na podstawie tego, co ja przeżyłam, czego doświadczyłam razem z moim rodzeństwem, moim kuzynostwem, wujkami, ciociami. To właśnie tego, że w domu zawsze mówiło się o ojczyźnie. Bardzo dużo, bardzo często. My jako młode pokolenie, czasem zbuntowane, nawet nie chcieliśmy za bardzo słuchać, uczestniczyć w tym. Myślę, że wielu mnie rozumie. Jednak jesteśmy z tego niezwykle dumni, że przemycało się te treści, wręcz czasem ze złością, którą dzisiaj uwielbiam, szczerze mówiąc, bo właśnie dzięki niej to wszystko pamiętam. A jak już ojczyzna, to nigdy bez Boga. Zawsze wiara była na równi, oczywiście najważniejsza, natomiast zawsze było to podkreślone i w domu wszystkich członków naszej rodziny do dzisiaj kultywuje się te tradycje i patriotyczne, i religijne, bardzo głębokie, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni i cieszymy się. I dziękujemy jeszcze raz za piękną uroczystość, której się nie spodziewaliśmy.